Siemanko, z tej strony Citrox i witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z mobilnego grania na moim kanale. I witam was w materiale, w którym pokażę wam 4 super gry na zabicie nudy, oczywiście na wasze telefony. Zaczynamy! Pierwsza gierka właśnie nam się uruchamia i gierka nosi tytuł Blacksmith Hit. Jest to, moi drodzy, wbrew tytułowi gra polska. Gierka bardzo fajna, bardzo wciągająca. Gierka, która została wyróżniona w App Store, także gierka chyba naprawdę warta uwagi. I już wam pokazuję, o co w tej grze chodzi. W tej grze wcielamy się w rolę kowala. Ja w tej chwili jestem kowalem duchem i mamy tutaj do wykorzystania dwa narzędzia. Pierwsze narzędzie jest to młotek i w momencie, gdy mamy tą taką czerwoną płytkę, musimy naciskać na młotek, a gdy pojawi się szara płytka, musimy naciskać na tę szczypce, żeby tą płytkę, czy cokolwiek to jest, stąd wyrzucić. Moi drodzy, oczywiście w tej grze chodzi o to, aby pobić swój rekord. Ja już pokazuję wam, jak to wygląda w praniu, bo na razie powiedziałem wam o sterowaniu, ale już wam pokazuję, jak to się gra. Mój rekord to jest, nie pamiętam w tej chwili ile, zaraz, moi drodzy, się okaże. Mam nadzieję, że na nagraniu ten mój rekordzik uda mi się pobić. Teraz użyłem złego narzędzia i niestety przegrałem, bo w momencie, gdy użyjecie złego narzędzia, no to przegrywacie, możecie zacząć od nowa, albo możecie obejrzeć reklamę, żeby mieć, moi drodzy, drugą szansę. Mamy tutaj mój obecny wynik, czyli 31 punktów. Mój rekord to jest 81 punktów. W lewym górnym logo mamy złote podkowy. Za chwilę powiem wam, o co z tymi złotymi podkowami chodzi. Zanim to spróbujemy sobie jeszcze raz tutaj zagrać. Zobaczymy, czy uda mi się pobić mój obecny wynik. Dobra, trzeba się bardzo mocno skupić, moi drodzy, żeby nie popełnić żadnego głupiego błędu, tak jak ja w tej chwili to zrobiłem. 29 punktów, także jeszcze nieco gorzej niż poprzednio. Nie będę sobie dawał drugiej szansy, tylko pokażę wam, na co te złote podkowy możecie wydać. W lewym górnym logu macie taką ikonkę bohatera i tutaj mamy, moi drodzy, różne postacie. Blacksmith to jest początkowa postać, postać, którą będziecie mieli od razu, gdy w tą grę zaczniecie grać. I zobaczcie, w momencie, gdy zmienicie sobie postać, zmienia się również całe tło za tą postacią, czyli w zależności od tego, kim będziecie grali, takie tło tego waszego warsztatu będziecie tutaj mieli. Użyłem złego narzędzia, znowu niestety przegrałem, 17 tylko punktów zdobyłem, ale to nieważne. Druga postać jest to, jak widzicie, Ghostsmith. Tego Ghostsmitha mam już odblokowanego, a żeby odblokować kolejne postacie, musimy albo wydać na te postacie złote podkowy. Na przykład na John Smitha musimy mieć 300 złotych podków, ale możemy też, moi drodzy, odblokować go, zdobywając 100 punktów. Kolejną postać możemy otrzymać za polubienie fanpage'a, chyba na Facebooku, jeśli się nie mylę, lub za zdobycie 250 punktów. Kolejna postać to jest 750 podków lub 400 punktów i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, tych postaci jest całe mnóstwo. Im dalej będziemy, im więcej postaci będziemy mieli, tym większe urozmaicenie oczywiście będzie tutaj na nas czekało, bo każda postać, tak jak mówiłem, niesie za sobą również zmianę tego tła. Ja na razie jestem tym Blacksmithem, niestety mi się nie udało. Zmienię sobie, wiecie co, na Ghostsmitha, bo Ghostsmithem gra mi się troszkę lepiej. Dobra, wybieramy sobie Ghostsmitha, ok, wracamy do menu głównego i, moi drodzy, zaczynamy. Co ważne, tutaj w momencie, gdy to nasze kowadło jakby całe się załaduje, bo zobaczcie, z każdym każdym kolejnym dotknięciem ono się ładuje. W momencie, gdy będzie całe załadowane, mamy taki super bonus. Ten bonus nazywa się Hit and Hit i dzięki temu pod koniec gry będziemy mieli dodatkowe 10 złotych podków. Także myślę, że warto, żebyście sobie te Hit and Hit tutaj za każdym razem odblokowali. To nie jest jakieś bardzo trudne do zdobycia. Ok, teraz mam nowy rekordzik, moi drodzy. Muszę się tylko bardziej teraz skupić, żeby zdobyć 100 punktów, żeby odblokować sobie nową postać. Super, nowa postać już jest odblokowana, ale ja się nie poddaję, będę teraz starał się, ok, jak najwięcej punktów jeszcze nabić. Idzie mi bardzo dobrze, mam nadzieję, że tak się to utrzyma. Dobra, tutaj daliśmy radę, tutaj też mamy, ok. Super, mamy 155 punktów w tej chwili. Jak widzicie, całkiem nieźle mi idzie. Nie muszę się teraz za bardzo spieszyć, bo kowadło mam praktycznie całe napełnione, dobra. Ajajaj, użyłem złego narzędzia, no i niestety przegrałem. W momencie, gdy na tych płytkach są też te złote podkowy, no to oczywiście dostajecie te podkowy. Na koniec mamy informację, ile tych złotych podków udało się zdobyć. Ja w tej chwili zdobyłem 46. Wróćmy sobie do menu głównego i spróbujmy, moi drodzy, odblokować nową postać. John Smith jest już odblokowany. Klikamy na niego, wybieramy go i zobaczymy, co on tutaj sobą pokaże, jakie tło będziemy mieli. Mamy dosyć podobny do tego pierwszego bohatera. Niestety teraz, moi drodzy, przegrałem i jak widzicie, mi się nie udało, ale ja mam dla was, moi drodzy, wyzwanie. Dajcie koniecznie znać, ile punktów uda wam się zdobyć. Ja
rzucam wam wyzwanie, żebyście spróbowali zdobyć 200 punktów. Mi się raczej chyba już nie uda w tym materiale 200 punktów zdobyć, ale być może wydać radę. Napiszcie, jeżeli wam się uda, koniecznie w komentarzu, ile punktów zdobyliście, jaką postać macie w tej grze najlepszą odblokowaną. I koniecznie zaglądajcie do tej gry codziennie, bo za każde, za wejście do tej gry każdego dnia macie bonus. Jak widzicie, trzeciego dnia dostanę 10 złotych podków, czwartego 15, piątego 15, szóstego 20, siódmego 20 i tak dalej, także możecie sobie te darmowe złote podkowy codziennie odbierać, a tymczasem, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za uwagę w tej pierwszej grze. Gra dostępna jest i na urządzenia z iOS-em, i na urządzenia z Androidem. Gierka jest bardzo fajna, bardzo wciągająca. Rywalizujcie tutaj, moi drodzy, bo jest światowy ranking. Jest szansa, że będziecie w tym rankingu jak najwyżej. W tej grze jest z dnia na dzień coraz więcej graczy, także bierzcie udział, starajcie się, próbujcie pobijać swoje rekordy. Ja tymczasem dziękuję wam za uwagę w pierwszej grze i przechodzimy do gry numer 2. Okej, moi drodzy, druga gierka właśnie nam się uruchamia. Nosi ona tytuł Mars Mars. Moi drodzy, jest to gra bardzo fajna. Podobnie jak poprzednia, jest strasznie wciągająca. I w tej grze chodzi o to, że musimy naszym bohaterem przelatywać z platformy na platformę. Ja w tej chwili, moi drodzy, jestem na 285 platformie i możemy się tutaj poruszać dzięki bardzo prostemu sterowaniu. Zaraz powiem wam, jakie to sterowanie. Dostałem tutaj 60 monet. Zaraz też powiem wam, na co te monety wydać. Ale, moi drodzy, żeby przemieścić się z jednej platformy na drugą, mamy tak naprawdę do dyspozycji dwa przyciski. Naciskając po lewej stronie ekranu, no i nie wpadając w czarną dziurę oczywiście, nasz bohater leci, jak widzicie, w prawo, bo teraz ten dym pcha go w prawą stronę. Naciskając po prawej stronie, zaraz wam to pokażę, zobaczcie, leci, jak widzicie, w lewo, a naciskając w dwóch miejscach naraz, on będzie jakby zwalniał i będzie mniej więcej utrzymywał się w tym samym miejscu. Naciskanie po lewej i po prawej stronie naraz jest bardzo pomocne przy lądowaniu, bo oczywiście chodzi o to, aby za pomocą tego jetpacka naszego pojawić się na kolejnej platformie, ale oczywiście mamy ograniczoną ilość tego powietrza, jakie wydmuchujemy. W lewym górnym rogu mamy, jak widzicie, takie jakby paliwo. Właściwie to jest paliwo, nie powietrze. I w momencie, gdy zużyjemy całe paliwo, wtedy niestety, zobaczcie, nie mamy możliwości, nic więcej zrobienia, nasz bohater spada, no i niestety musimy próbować od nowa. W tej grze jest bardzo dużo platform, ja nie wiem, ja gram w nią już bardzo, bardzo długo, jeszcze mi się nie znudziła i jeszcze mam tutaj chęć w nią grać, bo jestem ciekaw, ile tych platform tak naprawdę ta gra dla nas przewidziała. I im dalej jesteśmy, tym oczywiście coraz wyższy poziom trudności, pojawiają się kolejne urozmaicenia. Widzieliście przed chwilą tą czarną dziurę, wpadliśmy do niej, no i niestety musiałem próbować od nowa. I co ciekawe, w tej grze, moi drodzy, te monety przydadzą nam się do odblokowania nowej postaci. Teraz pokażę wam, jak tą postać nową odblokować. Wystarczy, że wylądujemy na którejś z platform, naciśniemy w prawym górnym rogu i naciśniemy na ten bilet. Wtedy, moi drodzy, możemy sobie za 60 monet odblokować nowego bohatera. On pojawiłby nam się normalnie za 8 godzin, ale ja mogę za 50 monet ten czas jakby przyspieszyć. Nie będziemy musieli wtedy w ogóle czekać. Wystarczy, że polecimy na kolejną platformę i tam... ten bohater powinien na nas czekać, chociaż nie, jeszcze dwie platformy musimy, z tego co widzę, tutaj przejść. Dobra, mamy jedną platformę, teraz wylądujemy na tej platformie i kolejnego bohatera, jak widzicie, będziemy mogli sobie odblokować. Jestem ciekaw, co nam się tutaj trafi, bo każdy bohater jest również, znaczy wiąże się z tym, że zmienia nam się tło. Zobaczcie, mamy teraz jakiegoś Maria, ja wydaje mi się, że już tego Mario wcześniej miałem, nie wiem, czy to możliwe, czy nie, wydaje mi się, że już go wcześniej miałem. Tło nam się jakoś bardzo nie zmieniło, ale... możemy sobie wybrać na przykład Cyklops. I zobaczcie, w momencie, gdy wybieramy tego bohatera, tło nam się już zupełnie zmienia. Mamy, zupełnie inny wygląd nie tylko naszego ludzika, ale również tego całego otoczenia. I gierka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Gierka to jest taka gra na zabicie nudy. Taka gra, w którą możecie sobie pograć 5 minut, potem zrobić sobie przerwę. Gdzieś tam, jak macie chwilę wolnego czasu, jak jedziecie na przykład pociągiem, autobusem czy czymkolwiek, to możecie sobie w tą gierkę śmiało grać. Teraz niestety za mocno uderzyłem i... nie udało mi się wylądować. Dobra, omijamy tą czarną dziurę. Dobra, teraz delikatnie udało się wylądować. 307 platforma już będzie na moim koncie. I moi drodzy, w tej grze chodzi również o to, aby pobijać swój rekord, bo zobaczcie, jeżeli będziecie przechodzili z platformy na platformę bez umierania, to pod tym paliwem macie, jakby liczbę punktów. I każda platforma, na jaką staniecie bez śmierci, to jest jeden dodatkowy punkt. Ja chyba najwięcej 18 platform przeszedłem bez umierania, także to jest mój obecny rekordzik. Mogę sobie oczywiście zbierać tutaj monety, mogę sobie te rekordy pobijać i tak.
tak naprawdę to jest wszystko, co ta gra nam oferuje. Gierka jest bardzo prosta, ale z tego, co czytałem, to gra bardzo spodobała się graczom, ma całą masę pozytywnych ocen. Mi się bardzo podoba, dajcie znać, czy ta gra również przypada wam do gustu. Piszcie koniecznie, jaki jest w tej grze również wasz rekord. Gra, tak jak mówiłem, jest dostępna i na urządzenia z iOS-em, i na urządzenia z Androidem, a my tymczasem, moi drodzy, przechodzimy do gry numer 3. Trzecia gierka, moi drodzy, jest bardzo fajna, bardzo śmieszna tak naprawdę, bo nosi ona tytuł Cheeky Chicken i w tej grze, na właściwie ta gra trochę przypomina mi Goat Simulatora, bo zobaczcie, wcielamy się tutaj w rolę kurczaka, którym sterujemy i którym musimy omijać tutaj różne przeszkody, jakie pojawiają się na naszej drodze. Teraz mamy, jak widzicie, ostrze, w które niestety wpadłem i umarłem, ale w zależności od tego, jak daleko będziecie, to te przeszkody będą się tutaj różniły. Zobaczcie, mamy tutaj tak naprawdę bardzo proste sterowanie. Po lewej stronie ekranu mamy gałkę. Okej, i poruszając tą gałką, jak widzicie, zmieniamy kierunek lotu naszego kurczaka, a naciskając na ekran, nasz kurczak, jak widzicie, leci. W momencie, gdy dotkniemy ziemi, no to niestety przegrywamy. Specjalnie wam to pokazałem, będziemy musieli zacząć od nowa. I w tej grze chodzi o to, aby jak najwięcej przeszkód ominąć na jednej planszy. Tutaj, jak widzicie, mamy takie oto kolce. Dobra, te kolce, ajajaj, chciałem ominąć górą, niestety mi się nie udało, zginąłem, także muszę zacząć od nowa. I w zależności od tego, ile planszy przejdziecie, tyle punktów będziecie tutaj mieli. Nie wiem, jak tą przeszkodę ominąć. Ta przeszkoda to jest jedna z przeszkód, których w ogóle nie ogarniam. I wbrew pozorom, ta gra, uwierzcie mi, naprawdę nie jest taka prosta. Dobra, teraz chciałem lecieć w tą dziurę w pajęczynie, niestety mi się nie udało. Gierka jest dosyć świeża, gierka jest bardzo wciągająca. Okej, okay, teraz niestety znowu zginę. Mam dwa punkty, bo w lewym górnym rogu mamy informację, ile punktów mamy, ale jest tu gierka, która według mnie jest warta uznania. Jest godna tutaj, myślę, polecenia, bo jest to w końcu coś nowego, coś fajnego, coś, co nie jest taką prostą platformówką, tylko jest tutaj już trochę lepsza grafika, trochę więcej czasu na pewno na tym twórcy spędzili. Niestety znowu widzę mnie tutaj staranowały. Muszę się bardziej postarać, między innymi. Mój rekord to jest 6 punktów. Teraz mamy tą przeszkodę, którą nie wiem za bardzo, jak ominąć. Aha, tędy. Okej, okay, super. Udało mi się to zrobić. Teraz, jak widzicie, mamy wiatr, który spycha mnie na dół. Muszę, okej, okay, jak najszybciej naciskać do góry. Dobra. Udało mi się to ominąć. Teraz zlatujemy sobie tędy. Dobra, tutaj mi się udało. Teraz nożyce. Dobra. Damy radę. Niestety, nożyce nas przyciały. 5 punktów zdobyłem. No i rekordu nie udało mi się pobić. Co ciekawe, w trakcie grania w tą grę możemy sobie zbierać ciasteczka i za te ciasteczka możemy odblokowywać nowe kapelusze. Bo jak widzicie, mój kurczak ma na sobie kapelusz. Te kapelusze możemy jakby wygrywać w tej maszynie. Zobaczcie. Wystarczy, że staniemy tutaj, albo podskoczymy, nie podskoczymy, nie mogę, dlaczego nie mogę, chyba mam za mało, wydaje mi się, ciasteczek, czekajcie, daily reward, zobaczymy, czy coś tutaj mam. Okej, nie mogę, bo już jedną nagrodę dzienną zdobyłem, wydaje mi się, że tutaj, w tej maszynie, okej, zginąłem niestety, wydaje mi się, że w tej maszynie można zdobywać nowe czapki w momencie, gdy macie 100 ciasteczek, bo jak widzicie, mam troszkę mniej, mam 85 i niestety nie mogę wam tego pokazać, a szkoda. Potem te czapki macie dostępne, jak widzicie. Tutaj ja mam w tej chwili dwie czapki, tutaj jest jedna, tutaj jest niżej, jak widzicie, moi drodzy. Druga, i żeby ją wziąć, wystarczy chyba w nią wejść, dokładnie. W momencie, gdy w nią wejdziecie, jak widzicie, czapeczka nam się zmienia. Mamy tutaj jeszcze jakieś pomieszczenie, które nie do końca wiem, co robię. Aha, można tutaj sobie zakupić ciasteczka za prawdziwe pieniądze. Nie będziemy tego robili, bo tak naprawdę to jest wszystko, co ta gra oferuje. Gierka bardzo fajna. Dajcie znać, czy gierka wam się podoba, bo prosicie mnie, żebym pokazał wam również nie tylko takie zwykłe zabijacze czasu, ale jakieś inne, jakieś gierki, które są nietypowe. Wydaje mi się, że ta gra jest nietypowa. Bardzo mi się spodobała. Mam nadzieję, że wam się również spodoba. A my tymczasem przechodzimy do czwartej, ostatniej gry w dzisiejszym odcinku. Ostatnia gra w dzisiejszym odcinku właśnie nam się uruchomiła. Jest to gierka od Ketchupa, gierka, która tematycznie jest powiązana z igrzyskami olimpijskimi, które nadal trwają, moi drodzy. Gierka nosi tytuł Ketchup Summer Sports. Jest ta gierka bardzo fajna, mam nadzieję, że wystarczy mi miejsca na kamerze, bo miejsce mi się powoli kończy. Jakbym nagle zniknął, to wybaczcie, ale to będzie oznaczało, że miejsce na kamerze mi się zakończyło. A w tej grze, moi drodzy, chodzi o to, że wcielamy się w rolę sportowca. Mamy tutaj kilka dyscyplin i bardzo proste sterowanie. Ta dyscyplina, jaką teraz wam pokazuję, nie wiem dokładnie, co to było, bo nie spojrzałem na tabliczkę na samym początku. Dobra, mamy teraz Gold Rusha. Ten Gold Rush trafił nam się akurat na samym starcie, ale, moi drodzy, w tej grze ogólnie jest kilka dyscyplin. W każdej dyscyplinie musimy naciskać na ekran w momencie, gdy ta czarna strzałeczka, która, jak widzicie, leci wzdłuż tej trasy, będzie na tym różowym kolorze. W tej chwili był różowy kolor, ja zrobiłem sobie trochę molet. Nie, wybaczcie, nie na różowym kolorze, tylko na kolorze żółtym. W momencie, gdy trafimy idealnie na środek, wtedy,
Okej, okay, nasz bohater będzie albo szybciej przyspieszał, albo będzie wykonywał idealne skoki, w zależności od dyscypliny. Teraz mamy, jak widzicie, skok przez płotki. I na początku musimy, okej, przyspieszyć, naciskając na tą pomarańczową taśmę przyspieszamy, a naciskając na tą taśmę różową przeskakujemy płotki. W momencie, gdy nie uda nam się trafić na ten wyznaczony fragment, no to niestety, jak widzicie, upadamy, musimy próbować od nowa, ale w tym wypadku możemy sobie zdobyć monety. Za monety oczywiście możemy sobie odblokowywać nowe przedmioty, nowe stroje, nowe twarze. Jak widzicie, odblokowałem nowe spodenki. Tak wygląda teraz mój bohater. Jest to kościotrup z pomarańczową koszulką i czarnymi, długimi spodniami. Ubrał się mało adekwatnie do tego, jaką dyscyplinę teraz tutaj uprawia, ale mamy skok przez płotki. Zobaczymy, czy uda mi się pobić mój obecny rekordzik w tej dyscyplinie, bo w każdej dyscyplinie pobijacie rekordy. Mój rekord to było 72 punkty. Ja w tej chwili mam punktów, miałem punktów 15, ok. I te punkty, wydaje mi się, się sumują. Okej, czyli musimy starać się po prostu jak najdłużej tutaj przerwać. Ja nie wiem, czy ja wam dosyć dobrze tą grę wytłumaczę. Gierka jest bardzo prosta. Jak będziecie sobie w nią grali, to na pewno zrozumiecie, o co w tej gierce chodzi. Trudno jest mi troszkę opisać sterowanie, bo nie jest ono takie łatwe do wytłumaczenia, ale musicie po prostu starać się trafiać jak najbliżej tych żółtych kresek. Teraz miałem 10 sekund, rekordu nie udało mi się pobić, ale mamy już 28 punktów. Mój rekord to jest chyba 75 punktów, o ile się nie mylę. Ja muszę, okej, się tutaj postarać, dobra, puszczamy. Wykonujemy skok, 7 metrów, 57 centymetrów, też rekordu nie udało mi się pobić, ale najważniejsze, że jeszcze żyję. Teraz mamy kolejną dyscyplinę, czyli rzut o szczeblu. Tych dyscyplin jest tutaj trochę, na razie przyspieszamy, na razie, jak widzicie, nabieramy tempa, dobra. Przytrzymujemy, puszczamy, przytrzymujemy, puszczamy, przytrzymujemy, puszczamy. Okej, i rzucamy. Zobaczymy, jak daleko nasz oszczep poleci. 95 metrów to jest mój rekord. A teraz mamy, moi drodzy, 100 metrów i 8 centymetrów. Także bardzo ładny wynik. Kolejna dyscyplina to jest skok przez płotki. Zobaczymy, czy mi się uda. Mam tutaj perfect. Tutaj niestety perfect się nie udało. Znowu perfect, tu znowu nie ma perfect. Okej, dobra. Okej, jeszcze trzymam się przy życiu, udało się. 12 sekund i 56 setnych sekundy, też dałem rady. Dobra, 78 punktów to jest mój obecny nowy rekordzik, ale niestety, jak widzicie, się potknąłem, przewróciłem jak ciamajda, no i przez to przegrałem. I to tak naprawdę, moi drodzy, jest wszystko, co ta gra nam oferuje. Tutaj możecie podejrzeć swoje wyniki, podejrzeć wasze rekordy. Tutaj są też rekordy świata, zobaczcie. Całkiem blisko tych rekordów świata jestem. Nie udało mi się niestety ich pobić, ale będę, myślę, próbował. Wy również możecie spróbować, bez względu na to, czy macie urządzenie z Androidem, czy urządzenie z iOS-em, bo ta gra, podobnie jak wszystkie dzisiejszego odcinka, są i na to urządzenie, i na to. Także, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się spodobał. Piszcie w komentarzach, która z gier, jakie wam pokazałem, najbardziej wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli była w tym odcinku chociaż jedna gra, której nie znaliście. Zasubskrybujcie mój kanał, bo kolejny materiał prawdopodobnie już jutro o godzinie 9:30. Będę starał się teraz codziennie o 9:30 stawiać film do końca wakacji. Zobaczymy, czy mi się to uda. Także trzymajcie kciuki. Ja wam bardzo dziękuję. Czy udanego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.